Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia dzisiejszego dnia, którą daje nam Kościół, jest trudna do rozważenia, dlatego że padają tam takie słowa na samym początku. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Pan Jezus mówi o sytuacji trudnej, która nastąpi wobec tych, którzy będą wyznawać wiarę w Niego, że rodzina się Go wyprze. I było wiele takich przypadków. Ewangelia także w jednym miejscu to opisała, kiedy młody człowiek został uzdrowiony przez Pana Jezusa i później następowało przesłuchanie także jego rodziców. Przez Sanhedryn wtedy rodzice powiedzieli, jest dorosły, niech sam za siebie odpowiada. To znaczy, że bali się przyznać do Jezusa, ale ci, którzy przyznawali się, oczywiście tę wiarę wyznawali, ale ci, którzy stali z boku, oczywiście się wypierali i wypierali się także swoich bliskich, bojąc się tego, że zostaną wyłączeni z synagogi. I to właśnie pokazuje, że dzisiaj potrzeba prawdziwych świadków, potrzeba ludzi odważnych. Dlatego to słowo nas dzisiaj zaprasza w obliczu tych różnych sytuacji, także w Kościele. Potrzeba odważnych świadków. Potrzeba ludzi, którzy nie będą bali się mówić, Bóg jest, Bóg nie umarł, Bóg kocha, Bóg jest w Kościele. I czasem nawet wiedząc, że możemy za to spotkać się z niezrozumieniem i nieprzyjęciem także przez ludzi Kościoła. To jest trudne, ale jest potrzebne, ponieważ dzisiaj potrzeba głosić Ewangelię i nie bać się jej głosić, ale swoim życiem, swoim przykładem, nie tylko słowami, nie obietnicami, które nie zrealizują się albo ktoś ich w ogóle nie realizuje. Odwaga wiary. I także słowa, które Pan Jezus dalej także do nas mówi. Kto chce znaleźć swe życie, straci. Jak to straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Żyjemy w czasach, w których boimy się o swoje życie, chronimy je na różne sposoby. Ale Jezus nas uczy i pokazuje, że mamy być odważni, mamy się nie bać. Że stając przed Nim, nie mogę się bać, że to życie stracę. Kiedy staję przed Panem, muszę być odważny, bo przecież tu chodzi o moją wiarę. Przecież cud uzdrowienia, czy też cokolwiek, co dzieje się w Kościele, jest związane z wiarą. Jest takie miejsce w innym miejscu w Ewangelii, kiedy Pan Jezus jest w swoich rodzinnych stronach, jak podaje ewangelista, nie mógł uczynić tam zbyt wielu cudów, bo nie mieli wiary. Więc to, co jest ważne i to, co Pan Jezus bardzo często czyni, na przykład kiedy ktoś do Niego przychodzi po uzdrowienie, co chcesz, żebym Ci uczynił? I mówi dalej, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I dopiero wtedy może dokonać się cud, dopiero wtedy może dokonać się uzdrowienie, dopiero wtedy wiara jest przekazywana dalej. Kiedy wyznam, że Jezus jest mistrzem i moim Panem i w Jego rękach jest wszystko. Do tego momentu Jezus nie może dokonać cudu. Dlatego nie możemy też się dziwić, że pojawiają się sytuacje, w których czasem rozkładamy bezradnie ręce i mówimy, czemu się tak nie dzieje, czemu Pan Bóg nie interweniuje, czemu Pan Bóg nie działa, bo nie ma w nas wiary. Jeżeli jest wiara, Bóg od razu działa. Dlatego prośmy dzisiaj o taką odwagę wiary i o to, żebyśmy potrafili sobie też służyć, bo mówi dalej, kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiada wam, nie utraci swojej nagrody. Właśnie, umieć służyć drugiemu człowiekowi wbrew wszystkim i wszystkiemu. Dlatego nie lękajmy się o swoje życie, ale przynieśmy to życie innym, dawajmy życie, dzielmy się swoim życiem z drugim człowiekiem, bo do tego Bóg nas dzisiaj zaprasza.